Jest pan radnym chyba od samego początku i takie pytanie teraz mam do pana, no ciągle te same twarze. Niestety no, nie ma dużych zmian w tej Radzie. Jest te same osoby praktycznie. Tak, to prawda, że jest 7 radnych jako debiutanci. 7, można powiedzieć. Natomiast większych zmian, zwłaszcza jeżeli chodzi o klub Platformy Obywatelskiej, nie ma. No, w naszym przypadku my podwoiliśmy klub, ponieważ z 4 radnych mamy teraz 8. Więc w naszym przypadku są jednak nowe twarze, nowe osoby. Myślę, że mam nadzieję, że merytorycznie w Radzie Miejskiej będą pracować. Jaką państwo będą opozycją? No przede wszystkim chcemy być opozycją konstruktywną. Myślę, że teraz, kiedy mamy więcej szabel, jak to się mówi, będziemy mogli w jeszcze większym stopniu dotykać pewnych rzeczy, które naszym zdaniem trzeba bardziej dokładnie przeanalizować, ale trzeba też w niektórych przypadkach wypunktować władze miasta. Jak pan sądzi, co przed nami przez te 4 lata? Co takiego, no jak ta praca będzie wyglądała? Bo w poprzedniej kadencji było was faktycznie troszeczkę mniej, przynajmniej tych takich osób bardziej aktywnych, trochę lżej miała, że tak powiem, koalicja. No w tej chwili może być im troszeczkę ciężej. Znaczy, my oczywiście będziemy mówić o tych rzeczach, które dla miasta są zagrożeniem. Natomiast jestem głęboko przekonany, że to mogą być trudne 4 lata, chociażby ze względu na to, że sytuacja finansowa miasta moim zdaniem jest nie najlepsza. A jednak jeżeli chcemy korzystać ze środków unijnych, musimy mieć środki własne. I pytanie, skąd je wziąć? Czy znowu wchodzić jeszcze bardziej w kredyty, pożyczki, obligacje, czy też znaleźć inne dodatkowe dochody, aby znaleźć środki na wkład własny.